Siemano widzowie, mamy dzisiaj 10 maja, a więc przyszła pora podwiązać pomidora. Ale ja czasami rymuję, aż jestem z siebie dumny. Słuchajcie, moje pomidory już naprawdę ładnie urosły, jak możemy zauważyć. Wszystko tutaj pięknie wygląda. Łodygi już tutaj lekko obrywałem, bo obrywałem wilki. Co prawda nie wszystkie, o tu jest jeszcze jeden, ale to już go nie ma. Ale ogólnie moje kwiatki są już wystarczająco ładne, żeby je podwiązywać. Są też oczywiście u mnie odmiany, które cierpią na wystarczająco słabą łodygę. No i najprościej na świecie już się kładą. Dlatego to już jest najwyższa pora, żeby je podwiązywać. Czy to znaczy, że będę to robił dzisiaj? Otóż nie, bo jeszcze nie było zimnej zoszki. Czyli 15 maja. I dopiero wtedy je tak naprawdę podwiążę. Dzisiaj sobie naszykuję już po prostu wszystkie te, o, na tych tutaj takich pałąkach te sznurki. Takie, żeby zwisały się do dołu i tak dalej. Żeby to już po prostu zrobić po 15 maja. Jak możecie zauważyć, no moje pomidory są już wyścielane. Między rzędzie, żeby chwasty nie rosły. No po bogach, co prawda, jak widzimy, no jest tych chwastów. Ale dlaczego właśnie tak, a nie są na rzędzie te maty i po prostu nie są zrobione dziury? No głównie po to, żebym mógł sobie wziąć taką dziabeczkę, którą tutaj mam. No i co zrobić? No po prostu dopowietrzyć lekko tą glebę, zruszyć ziemię tam wkoło tego pomidora, żeby tam się też ta para wszystka nie zatrzymywała, żeby tam się z tym chlizna nie wdawała. I nawet jak teraz chcę to wziąć czy posypać nawozu, to w każdej chwili to bezproblemowo mogę zrobić. Bo tak naprawdę wystarczy, że ja teraz zrobię sobie tak i tadam, mogę sobie podsypać tutaj nawozu, mogę sobie elegancko to wypielić, ziemia dostaje powietrza, no wszystko jest galancie, jest tacy. Przejdźmy teraz bezpośrednio do przygotowania krzaka pod to, żeby już go podwiązywać. Jak to zrobić? Otóż już wam pokazuję. Słuchajcie, mamy tutaj tego naszego krzaczka. No i widzimy, no tutaj mamy właśnie te wilki. I jak je obrywamy? Bierzemy i do dołu, delikatnie, żeby nie, o właśnie nie zostały wam tak jak tu mi. Jak tyle zostanie, to wam pal to licho. Da się to przeżyć. Ale delikatnie to robimy i obrywamy wszystkie, które widzimy. U mnie jest to oczywiście już trochę jak zawsze przespane, no bo te wilki są wyjątkowo duże. I najważniejsze, wrzucamy je do wiaderka, nie zostawiamy niczego w tunelu. Od razu te wszystkie słabe liście, które mamy na spodzie, też obrywamy. Bo to też jest dość istotna kwestia. I tak wygląda właśnie zrobiony cały pomidor, już gotowy do podwiązania. Jeszcze tego liścia. Tu mamy taki ciekawy przypadek, że jak możemy zobaczyć, z głównej łodygi idą dwa pędy. No i co robimy? Który w ogóle odrywam, a który zostawiam? No to widzimy tutaj, że pączek z kwiatami jest tu blisko, a tutaj dopiero tu u góry coś się tam zaczyna tworzyć. No to co? No to tego robimy po prostu out. O! Pokażę wam teraz bardzo śmieszną zależność. Tu mamy pąk kwiatowy, no już ładne pączki, galancie ich nawet będzie. I tu jest wilk, no i ten wilk jest galanty. Ale uwaga, tu u dołu też mamy wilka i on jest malutki, tutaj też. Dlaczego właśnie ten tu jest konkretny, a te takie małe? Bo tak naprawdę tej gałązce, co tutaj macie z pomidorami, całe jedzenie z procesu fotosyntezy i tak dalej, generują te liście najbliższe, czyli ten, jeszcze ten jeden pod spodem i tak samo będzie jeden u góry, czyli to będzie ten, i ten tu, o. A resztę liści tak naprawdę możemy oberwać, bo one to nie żywią już nam krzaka, one po prostu są. Słuchajcie, no mamy już nasze wiaderko z tymi wilkami, z odpadami z pomidorów. I dlaczego tego nie zostawiamy w tunelu? No bo najprościej na świecie to są choroby, odpady i inne takie. No w tym się po prostu będą wam zatrzymywać choroby, a tego nie chcemy w naszym tunelu. Więc co robimy? Wysypujemy to gdzieś daleko od tunelu. Ja to robię tu, bo tunel jest dopiero tam daleko. A dlaczego tutaj, a nie do jakiegoś kompostownika na gnój czy coś? No bo jak mam zamiar dawać gnój pod pomidora, no to muszę pilnować, żeby tam nie było resztek pomidora, no bo tak samo są choroby, wszystko i tak dalej. A jeszcze taka w ogóle śmieszna kwestia, bo część z was pewnie ma mnie za kanał taki stricte poradnikowy do tych warzywek i tak dalej. Ale tak naprawdę to mogę ja wam powiedzieć tak z całego mojego serduszka, że ja to według mnie nagrywam vlogi. Ja wam po prostu pokazuję to, co się u mnie w danej chwili dzieje. Owszem, nagrałem dwa poradniki tak naprawdę do sałaty i wodkiewki i tyle. Ale tak, no to mówię, głównie to są vlogi i pokazuję głównie to, co się dzieje w tym momencie u mnie. Z jednej strony faktycznie mój kanał nazywa się Tunelowe Love,
ale nie mam zamiaru wam tylko tego pokazać, bo częścią mojego wycia jest także robota traktorem, przykładowo kofenie trawy na kiszonkę, czy żniwa, czy robota po żniwach. To wszystko u mnie też będzie. W międzyczasie, jak ktoś mnie ogląda dłuższy czas, to pamiętacie tę gównianą sałatę? No to patrzcie, jaka już jest piękna. No normalnie stało się tak, jak ja wam mówiłem, już główki ładnie zawinęła i już jest do sprzedania praktycznie. No już nawet parę wycinałem, no nie będę mówił, że nie. A ten tunel po kapuście, to tutaj tak śmierdzi z gnilizną, że tu się wejść praktycznie nie da, od razu cofa. Tak właśnie się to zawija tutaj u góry na tych słupkach. Jest ciężej niż myślałem, że będzie. No co prawda teraz ja tego nie robię, ale ogólnie jest ciężej niż tak naprawdę jak myślałem, że to się będzie robiło fajnie. Ale jak to dokładniej wygląda? No tutaj mamy ten sam początek. No tu jest przewiązany przy tej belce. I idziemy tym sznureczkiem tutaj. Tutaj jest po prostu ino raz tak przewiązane. A za to już na drugiej, jak możemy zauważyć, no o, czekajcie. Tu jest właśnie ten taki pęcełek. Po co jest ten pęcełek? Po to, że gdyby właśnie ten sznurek pękł, to w sumie zleci tylko te dwa przęsła, a reszta trzyma się dalej. I jeszcze tak w temacie tych spinek. No to jak je robimy? Ogólnie, no to bierzemy je tutaj na krzaczkę, spinamy ją, cyk, kliknęło, no i do tego będzie przywiązany sznurek. No niby tutaj nic tej łodyżce się nie zrobi, nie nic. Tylko nie wiem, jak oni to dokładnie robią, bo mi to mówił ten patent znajomy, że to się bierze za pinę i nie musisz obwiązywać. No i wiecie co, przykładowo ja to będę chciał teraz przywiązać, no i co się dzieje? Liść idzie do góry i idziemy tak cały czas do góry, do góry, do góry. No i to mi się troszkę nie podoba i nie wiem, czy ja mam ten sznurek od tej samej góry po prostu puścić luzem i że po prostu tu on będzie tak wisiał i ten pomidor się będzie na nim i tak owijać, czy po prostu mam to zrobić mocno i tak dalej. Możecie też mi podpowiedzieć, jak ja mam to w ogóle zrobić, no bo tak jak wam mówię, jak na razie, no chyba spora wtopa z tymi spinkami i nie wiem, jak to zrobić. W moim poradniku tam do pomidora się całej mojej wiedzy, bo to nie był taki stricte poradnik, polecałem wam właśnie to, ale w sumie to mogę wam powiedzieć, no tylko krowa nie zmienia zdania. No i tak po czasie dochodzę do wniosku, że jednak chyba będziemy wiązać te pomidory. A jakie będziemy wiązać, tego jeszcze nie wiem i też wam jakoś dzisiaj tego nie pokażę, no bo już jest zachodzące słońce. No i co, no na dziś ja już zamykam ten tunel, bo już robi się zimno, w nocy ma być tylko 3 stopnie, także nie jest za fajnie. A zaczynamy kolejny dzień, dziś już elegancko bierzemy i zaczynamy podwiązywać. Tutaj już do tych sznurków, jeszcze nie wszystkie sznurki są pod, w ogóle tam u góry podwiązane, ale już drugą część zaczniemy, bo te pomidory tutaj już się zaczynają nam kłaść. Jak wy mnie słuchacie, to ja was podziwiam. Wczoraj mówiłem wam, że nie będę zapinał na spinki. Dzisiaj stwierdziłem, że w końcu ten sznurek jednak on nie będzie aż tak prążył, bo on tu jest ucięty do spodu i w sumie to ma być tylko na nim owinięty ten pomidor i on się może delikatnie wykładać. No i co zrobiłem? W końcu i tak zapinam wszystko na spinki. No jestem po prostu hitem i te wszystkie pomidory będę jednak robił, no bo to jest nawet spoko patent. Jak wy mi piszecie, że wy oglądacie moje filmy po to, że się idziesz z nich czegoś nauczyć, to ja naprawdę się zastanawiam, jak. Słuchajcie, wziąłem to teraz na takim typowo leżącym pomidorze, no i powiem wam, że wstał, działa. I to lepiej niż myślałem, naprawdę. No co prawda, sznurek nie jest napięty, ale on nie musi być napięty. On ma tylko trzymać tego pomidora wprost. Ale naprawdę to działa jednak. Powiem wam szczerze, tak w sumie to mnie troszkę takie poczucie winy dręczyło, że ja wam w sumie pokazałem te spinki, a teraz sam na nie nie będę robił i mówię, nie, no muszę jakoś sobie z nimi poradzić, muszę na spokojnie ogarnąć, jak to zrobić. No i udaje się. Ładnie te kwaczki po prostu są już podwiązane. Naprawdę, powiem wam szczerze, lepiej jest niż myślałem, że będzie. I mimo wszystko jednak polecam. Dobra, przydałoby się wam teraz pokazać, jak ja zawiązuję to na tej spince. Otóż patrzę się przez telefon, także to będzie trochę pokracznie, bo nie widzę tak naprawdę swoich rąk, tylko widzę wszystko w obiektywie. Ale przekładamy tutaj, odwracamy naszą spinkę, bierzemy i teraz, o tutaj trafiłem, nie trafiłem. Ale się to ciężko przez ten obiektyw robi. Dobra, mamy już tak przeciągnięte. No i co? Bierzemy, cyk. Po prostu lekko przewiązujemy. O,
I teraz jeszcze raz, żeby zrobić delikatny pędzelek. Tak naprawdę wy to możecie robić jak chcecie, ja też to sobie robię jak chcę. Sztuka wiązania jest... Jedni powiedzą, że to nie wytrzyma, ale według mnie wytrzyma i jest dobrze. No, pędzelek się zrobił, mamy to i teraz tak, to zostało do zamknięcia. Tak to się prezentuje. I idziemy teraz tutaj do krzaka, żeby wam pokazać po prostu, jak to właśnie przyczepiam do pomidora. W tym celu nawet wziąłem takiego typowego, który leży. No i co? No bierzemy, zapinamy tutaj sznureczek i podnosimy go do góry już za łebek. I tą górę tutaj przywiązujemy. O, tutaj to jest. No i przywiązujemy. A później pomidora owijamy, tylko też nie mocno, bo skoro on się położył, no to jak go będziemy chcieli wyprostować na sztywno, no to on nam się połamie. Sznurek u góry już przewiązany, także teraz bierzemy i delikatnie owijamy tego pomidora. To już wam teraz pokażę oczywiście ze statywu. Dobra, mamy tego naszego pomidora, delikatnie go prostujemy, nie chcemy go połamać. No i co? No i odkręcamy go raz. Patrzymy tylko teraz tak, tutaj tego liścia wziąłem, przycisnąłem, także już jest źle. Bo nie chcę go przycisnąć, wyjmujemy go. I co? I teraz najlepiej to tak, pierwszy raz zawinąć pod liście i tak stopniowo przechodzić po każdym liściu, jak go zawijamy. Ja to tak przynajmniej robię u siebie, tak robiłem w zeszłym roku i tak to wiem, że mi działało. No i co? I w sumie to zaraz będzie pomidor owinięty. O, możecie mi powiedzieć, że za gęsto i czy to się nie zaciśnie na łodydze. Nie powinno się już zacisnąć, no bo to jest tylko taki częściowo, co nie? I to powinno być wszystko ładnie, pięknie po czasie. O, dobra, tu rozpląć się pomidorze. Cyk, cyk, cyk. Tadam, widzieliście, leżał, ładnie stoi, spinka go tu trzyma, nie idzie do góry. No jest lepiej niż myślałem po prostu. No i dobra, pytaliście się mnie o tego pierwsze pąki kwiatowe, czy ja je urywam, czy je zostawiam. Zostawiam je. I powiedziałem wam, że w sumie nie mam czasu. No ale jak obrywam wilki, no to co to za różnica jeszcze wziąć i tego pączka po prostu trzasnąć. No ładna. I tak w sumie, no to tu po prostu chodzi o to, żebym miał pomidory sporo wcześniej i tyle. Wiem, że to wszystko jest kosztem układu korzeniowego i tak dalej, i tak dalej. Ale jestem w stanie zaryzykować tylko po to, żeby te pomidory były wcześniej i wziąć za nie troszkę większe pieniądze. To samo pytaliście się o ilość pędów. Wszystkie pędy, które szły tutaj od boku, u mnie są już oberwane. Nie ma tutaj praktycznie nic. Są te małe, które jeszcze się tak nie rozwinęły, ale je też będę obrywał. Będzie tylko jeden pęd. Mało tego, jak macie tutaj zauważenia grona. O w mordę. Co, to samo kończący? Nie, dobra. Taki dziwny jakiś tu idzie, dobra, nieważne. W każdym razie, czy będę też regulował ilość pąków na, no, na gronie? Nie, nie będę regulował. Ile pomidor chce, tyle tutaj ma. Natomiast na pewno będę regulował ilość gron. W moim przypadku ja chciałbym, żeby tych gron na pomidorze było maksymalnie 8, jeżeli mi czas na to pozwoli. Jeżeli mi na to nie pozwoli, będzie ich więcej. A tak naprawdę, no to powiem wam, że jak mi o... Czekajcie, tu jest ta rurka. Dojdzie krzaczek do tej rurki i ja będę go zakańczał. Będę po prostu urywał wierzchołek. Słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pokazałem wam mniej więcej, jak podwiązuję tego pomidora. Tak jak to mówię, ja się dopiero uczę. Jeszcze nie jestem profesjonalistą. I mimo wszystko zachowajcie rozum i nie róbcie tego wszystkiego jak ja, bo często to, co ja mówię, a tak nie robię, także też tak istnieje taka możliwość. No i co, no ja się z wami żegnam, pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę, o, czekajcie, o, łapkę w górę, no i co, no, narka!